Mam dla Państwa, proszę Państwa, wszyscy będziemy emerytami. No chyba, że przedwcześnie umrzemy, na przykład rządy nam to zapewnią, że będziemy wcześniej umierać, nie doczekamy emerytur. W Polsce, proszę Państwa, jest fatalna sytuacja emerytów. Jest naprawdę fatalna sytuacja. Ci ludzie zbudowali nam kraj, który potem po 90 roku, już nawet za Jaruzelskiego, poszczególne rządy, ci wszyscy Jaruzelczycy, ja ich nazywam Jaruzelczykami. To są dzieci Jaruzelskiego, dzieci Jaruzelskiego, to jest jego system. Potem to wszystko rozsprzedali. Rzadko kto w ogóle w Polsce porusza ten problem, problem, który stworzyło PSL, Kosiniak-Kamysz, że te wszystkie składki KRUS-owskie, które ta osoba płaciła przez 21 lat, jakie były, takie były, ale pracowała, tak, dla dobra państwa, nie sumują się z tymi składkami ZUS-owskimi. KRUS-owskie się nie sumują z ZUS-owskimi. Gdyby przepracowała 25 lat odprowadzając składki KRUS-owskie, to by dopiero się ten okres liczył, ale się nie liczy i dlatego ma głodową emeryturę. To skandal. To jest skandal. Nikt się w ogóle takimi sprawami nie zajmuje. Jest potężna niesprawiedliwość. Mamy bardzo dużo emerytów, którzy, mimo że pracowali całe życie, niewiele mają. No i mamy kampanię wyborczą, jest okazja, żeby tej dużej grupie wyborców się przypodobać. Oczywiście później ograbią tych emerytów i tak dalej. I właśnie w Sejmie rozprawiano na ten temat. Było pewne głosowanie, przed głosowaniem była oczywiście debata. Cały Sejm był za 14. emeryturą, takim 14. dodatkiem dla naszych seniorów. Ja myślę, że my wszyscy, moralni ludzie, empatyczni, których skupia Ruch Dobrobytu i Pokoju, nie mamy nic przeciwko temu, żeby nasi emeryci mieli pieniądze. My nie jesteśmy dzikimi japi. Rozumiemy, że kiedyś będziemy emerytami i rozumiemy przede wszystkim, że tym ludziom się należy godne życie. Proszę Państwa, okres emerytury to jest ten okres, gdzie po ciężkiej pracy chcemy odpocząć, tak? Może zrealizować jakieś swoje plany, marzenia. Ale to tak nie działa w Polsce. W Polsce emeryt nie ma żadnych planów związanych z wycieczkami, ze zwiedzaniem świata, bo go po prostu nie stać. A paskudni ludzie jeszcze drąbryje, żeby tym emerytom, proszę Państwa, nie dawać. To jest, proszę Państwa, nieistotne, w jakiej formule dziś te dodatki dla seniorów będą wypłacane, czy to w postaci czternastki, czy to w postaci rewaloryzacji emerytur, nie ma to żadnego znaczenia. Dziś jest ważne, żeby oni dostali, bo niektórzy zaraz umrą, zaraz nam odejdą, a bardzo ich potrzebujemy. Bardzo ich potrzebujemy, żeby nowa kultura, która wchodzi za tych konserwatywnych rządów, żeby miała jakiś odpór, żebyśmy mieli jeszcze do kogo się zwrócić, dziadku, babciu, jak to było kiedyś, tak? Bo mówią mi teraz, że to tak jest. Ci ludzie potrzebują tych pieniędzy, proszę Państwa. My też będziemy ich potrzebować. No i jest taki Krzysztof Bosak i, jak rozumiem, cała Konfederacja, bo to jest publikacja Konfederacji, która, gdy dziś obradował Sejm, wczoraj, to ona była przeciwko, jako jedyni, dziewięciu, nawet ten Tyszka, co to gdyby był z Kukizem teraz, to by też był za. I tylko Konfederacja jest przeciwko. I używałem argumentu demagogicznego, że to powinno być w innej formule dane. To, że to powinno być w innej formule dane, to jest oczywista oczywistość, panie Bosak. Oczywista oczywistość. Ale jest okazja tym ludziom pieniądze dać. A wy postępujecie jak dzikusy, i nie, bo to jest w niewłaściwej formie. To nie. To jest, proszę Państwa, typowe piętrzenie problemów, żeby nie dać. Ci młodzi ludzie z Konfederacji, którzy są w tych środowiskach, wiecie, żonglerka akcjami, bitcoinami i tak dalej, oni chyba nie czują tego. No na przykład pan Brown też nie czuje, jego rodzice są na przykład obywatelami Stanów Zjednoczonych, więc może tego też nie czuć, bo tam w dupie ma po prostu polskich emerytów. Tylko dziewięciu posłów Konfederacji było przeciwko 14. dodatkowi dla emerytów.
A do tego, proszę Państwa, wystąpienie pana Bosaka jest wystąpieniem skandalicznym i normalnie byśmy tak instynktownie mogli je zaakceptować. Ale rozbierzmy to na czynniki pierwsze. Co tak naprawdę zrobił pan Krzysztof Bosak swoim przemówieniem? Konfederacja, wolność i niepodległość. Panie Braun, bo to intro Brauna jest, mi to się marzy wolność w Polsce od idiotów. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, trudno się nadziwić, słuchając wystąpień moich przedmówców, którzy krytykują projekt PiSu po to, żeby na koniec zadeklarować, że go poprą. Konfederacja... Bo ten projekt trzeba było poprzeć, panie Bosak. Potem ewentualnie go można zmodyfikować. Ale póki co tym ludziom się należy. Odchodzą od nas w zastraszającym tempie. Panie Bosak, ja rozumiem, że pana brat pracuje w instytucji typu Chwilówka, tak? Vivus. Jest tam dyrektorem. I nie na rękę jest na przykład takiemu Vivusowi, że emeryci będą mieli pieniądze, że będą musieli się zażynać w Chwilówkach. Ja to rozumiem, ja to rozumiem, że to jest w interesie pana brata. Krytykuję projekt PiSu o 14 emeryturach, tak zwanych dodatkach i go nie poprze. Uważamy, że jest to próba kupienia wyborców za ich własne pieniądze. Uważamy, że przez... Proszę Państwa, Ruch Dobrobytu i Pokoju proponuje dla naszych seniorów dwa razy większe pieniądze, tylko w walucie lokalnej, żeby te pieniądze były wydane u naszych przedsiębiorców. Nie wycelowane w pewne segmenty wyborców, które PiS widzi jako swoją bazę wyborczą. I w ten sposób pan Bosak z mównicy sejmowej robi promocję Mateuszowi Morawieckiemu, Prawu i Sprawiedliwości, gdyż tłumaczy wszystkim emerytom, że PiS robi to dla nich. Rozumiecie? Rozumiecie to? Zwykły senior, słuchając Bosaka, mówi, to ty nie chcesz, żebym ja miał, żeby mi starczało do pierwszego, Bosak? A PiS to chce? To ja głosuję na PiS. Taka była intencja, proszę Państwa, to jest nauka polityki. Polityka nie jest, jak motor nie jest dla wariata, tak polityka nie jest dla wariata. To, uczę nas bycia dobrymi w polityce. Ta gadka to promocja PiSu przed elektoratem, który najliczniej odhacza się w wyborach, któremu trzeba dołożyć, bo się nie wygra wyborów, nie zrobi się dobrego wyniku. Koniec, kropka. A poza tym do młodych. Wszyscy będziemy kiedyś starsi. I będziemy potrzebować tych pieniędzy. A więc osób mniej zarabiających, osób w wieku starszym. To jest oczywiście realizowane kosztem tej części społeczeństwa, która pracuje na utrzymanie państwa. I tu przypomnę, że PiS... Oj, jak się zatroskał pan Bosak o nas, proszę państwa. No ale my już jesteśmy, panie Bosak, bo pan jest jeszcze chyba młody intelektualnie. My jesteśmy świadomi, że nasi rodzice muszą i nasi dziadkowie mieć pieniądze. My mamy tego... Panie Bosak, pan się dopiero chyba z jaja wykluł. My mamy świadomość tego, że... Proszę Państwa, co on w ogóle próbuje nas buntować? Tak, my rozumiemy, co to jest system emerytalny, liczymy na emerytury i wiemy, że się składamy. Wśród swoich wyborców ma najwięcej osób niepracujących, zaś Konfederacja ma największy współczynnik wyborców, którzy utrzymują się z własnej pracy i ciągną ten... No i co? I już od 30 lat, bo co to jest Konfederacja? Od 30 lat makaron na uszy nawijacie głównie młodym ludziom, potem się z tego wyrasta. I co wy zdziałaliście tą retoryką? Oscylujecie ciągle wokół progu wyborczego i łudzicie ludzi, że coś zmienicie. Nic nie zmienicie. Nawet takich zamiarów nie macie. W wyborach w 2019 roku nawet kandydatów do Senatu nie wystawiliście. Dziś wystawicie, tak? A, dziś wystawicie, bo was zdemaskowaliśmy. Nikt o tym nie mówił. Tak jak nikt, proszę państwa, nie mówi tutaj o są takie płaskorzeźby na stole prezydialnym, ławie ministerialnej. Tutaj jest rzeźba, proszę państwa, robotnika. Ten robotnik powinien młotem strzelić pana, tym drewnianym młotkiem pana Bosaka, żeby się opamiętał. Proszę państwa, ja nie bez powodu o tych płaskorzeźbach mówię. Tu jest po tej stronie, to jest, proszę państwa, wycinane. Trudno znaleźć jakiekolwiek informacje na ten temat. Po tej stronie jest rolnik, tu jest robotnik, on symbolizuje przemysł, tamten symbolizuje rolnictwo, ja to rozumiem. A dziś Prawo i Sprawiedliwość wraz z Platformą i tak dalej chcą pomnik burzyć na Placu Wolności, gdzie te płaskorzeźby były, bo to z komunizmem jest związane, proszę Państwa, i z Armią Radziecką.
A tu proszę bardzo, w Sejmie normalnie pani Gębicka, która tutaj wielokrotnie przemawiała, nie ma z tym problemu. A do Włocławka przyjeżdża i chce burzyć pomnik na Placu Wolności. Ale przepraszam, niech pan Bosak jeszcze pochwali troszkę rządy Mateusza Morawieckiego. Cały gospodarczy wóz do przodu po to, żeby PiS robił właśnie ten festiwal populistycznych obietnic czy populistycznych transferów. To nie jest, jak powiedziałem na wstępie, emerytura, to dodatek i jeżeli mówimy o konstrukcji w ogóle systemu świadczeń społecznych, to nie chcemy, żeby ten system był zależny od arbitralnej woli partii rządzącej. Powinny rządzić tym przejrzyste procedury. Ludzie powinni wiedzieć, ile pieniędzy otrzymają, a nie, że zależy to od tego, czy rząd w danym czasie decyduje się od... No ale panie Bosak, no wiedzą, ile otrzymają. Oczywistym jest, że lepiej, gdyby to było wypłacane w postaci normalnej emerytury, bo 13 i 14 zwiększa po prostu tylko formalności, biurokrację zwiększa. To chyba to my wszyscy rozumiemy. Ale dziś jest taki projekt i trzeba go poprzeć. Potem ewentualnie, bo nie mamy wpływu na rządy, dziś trzeba, proszę Państwa, taki projekt poprzeć, tylko dlaczego tak mało dla emerytur? To jest właściwa narracja. ...grywać rolę świętego Mikołaja, czy może zdecyduje się przykręcić śrubę, albo zostawić wydrenowany budżet państwa następcom i po nas choćby potop. Mechanizm... Nie, no panie Bosak, wy to nie drenujecie budżetu państwa pozwoleniem na pomoc Ukrainie. To jest dopiero drenowanie budżetu państwa. Przejrzysty i znany jest to mechanizm waloryzacji o wskaźnik inflacji. To, co wy robicie, to jest próba ucieczki od waloryzacji, bo A to, co wy robicie, to jest piętrzenie problemu. I udowadnianie tym przedsiębiorcom, których to obronie niby stajecie, że nigdy nie dojdziecie do władzy. Że możecie nawet spaść poniżej progu wyborczego, bo każdy ma rodziców i pomyśli, że to jest zamach. Panie Bosak, ja coś panu powiem. Gdy seniorzy nie dostaną tych pieniędzy, to my, pracujący, będziemy musieli więcej pieniędzy im dać. Tym naszym seniorom. Rozumiesz pan, panie Bosak, co pan pieprzysz? No i tyle. Będziemy mieli większe obciążenia, jako ci, którzy ciągną ten wózek. Proste. Tak jak ta osoba, o której państwu mówiłem, ewidentnie okradziona przez państwo polskie, żyjąca w biedzie. Proszę państwa, gdyby nie pomoc tych dzieci, musiałaby się wyprowadzić na wieś i palić gałązkami. To w takim państwie chcemy, takich japi, żyć? Co to sami normalnie tam, wiecie, żonglują finansami, bitcoiny, chwilówki, ich rodziny i jeszcze ta cała ta menażeria tych z Kolibra, co to jedynki im nawet pizdał, którzy siedzą w spółkach Skarbu Państwa i łoją nasz budżet. Panie Bosak, w trosce o nasz budżet zaatakuj pan jedynki Konfederacji, które wystawiliście w 2019 roku. A po co oni siedzą w tych spółkach Skarbu Państwa i pobierają nadmiernie wysokie pensje? Przecież to jest obciążenie dla nas wszystkich, szczególnie dla przedsiębiorców. Panie Bosak, jakie zakłamanie Konfederacji. Emerytur uczciwa, normalna kosztowałaby więcej, a wy robicie specjalny dodatek, którego koszt globalny ma być niższy od waloryzacji. Więc próbujecie jednocześnie oszczędzać na emerytach i jednocześnie odgrywać rolę świętego Mikołaja. To typowa dla was przewrotna. No i co powiedział Bosak, gdy tak sobie przeciętny słuchacz posłucha? A, to Mateusz Morawiecki oszczędza jednak, a jeszcze oszczędnie dysponuje budżetem państwa. No nie. No nie, panie Bosak, takich ślizgów to ja już dawno nie widziałem. Proszę państwa, uczę nas wszystkich tej sztuczki, tej wrednej sztuczki, jak to można krytykować, ale jednocześnie przysparzać komuś wyborców, zwolenników. To na przykładzie audycji TVN z kampanii wyborczej tej właśnie ostatniej, świeży, dobry przykład, gdzie na jednym ze spotkań, chyba Mateusz Morawiecki, spotkał się tam, wiecie, ludzi się dowozi tymi autokarami, zresztą Konfederacja też ma w swoich wydatkach wynajm autokarów i komentator TVN-u powiedział, no nie wszyscy jednak bili brawo, byli tacy, którzy się z premierem nie zgadzali. I tu pokazują Romkę, która coś tam krzyczy do premiera. Skrytykowali premiera, prawda? Ale podali przykład, że jednak nie wszyscy się zgadzają z premierem, że Romka się nie zgadzała z premierem. Tak się robi tę sztuczkę. Niby się krytykuje? Tak jak Bosak przed chwilą. Zrobiliście to oszczędnie. Panie Bosak, oni to zrobili rozrzutnie. Bo
więcej formalności w 13 i 14, co pan w ogóle chrzani. Ale dziś i tak trzeba było to poprzeć, bo to są nasi, no chyba, że właśnie wy macie rodziny gdzie indziej. ...i hipokryzja, za którą już najbliższej jesieni, wierzę w to, zostaniecie przez Polaków ukarani. Jeżeli chcielibyście spłaszczać świadczenia tak, żeby nie było dużych dysproporcji, bo do tego zmierzacie, żeby tym, co mają malutko, coś dodać, a tym, co dostają więcej, wypracowali większe składki, nie dać, to dlaczego nie poprzecie programu naszego Konfederacji, programu emerytury obywatelskiej? Jednakowa emerytura dla każdego, państwo nie zajmuje się jedną wielką redystrybucją, ale... I proszę państwa, co powiedział pan Bosak? No, przede wszystkim przestraszył wszystkich, którzy mają emeryturę powyżej średniej. Powiedzmy, masy całe urzędy, no wszystkich, i łącznie z tymi przedsiębiorcami. Wszystkim równo, proszę państwa. To jest ten liberalizm. No, kiedyś to się komunizm panie nazywało, a wy przecież miażdżycie komuchów. Proszę państwa, pomieszanie z poplątaniem. Przecież ci ludzie dopiero jakby się uczy. Chyba, że taką rolę odgrywają, no po prostu mają to mówić, co mówić. Ja spadłem z krzesła, jak słyszałem wypowiedź tego polityka.